Mateusz Przyborowski, witam w Olsztyńska TV. Moim Państwa gościem jest pan Paweł Papke, poseł i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. A dzisiaj będziemy rozmawiali o nowej, zupełnie nowej rzeczywistości w polskich szkołach, a dokładnie w sklepikach szkolnych i o zdrowej żywności w ogóle. Panie Paweł, w szkole, w której się pan uczył, działał sklepik szkolny? Dzień dobry. No oczywiście już to minęło parę lat, ale sklepik tak jak w każdej szkole podstawowej czy wyższej później, zawsze te sklepiki funkcjonowały, no i funkcjonują do tej pory. I co tam takiego dobrego było w tych sklepikach? No było mnóstwo dobrych rzeczy, ale też niestety były orężatki w kartonikach foliowych, były różne dziwne rzeczy, które... No ja byłem sportowcem, gdzieś usportowioną duszą zawsze na ten zajęcia wychowania fizycznego, pozalekcyjne zajęcia SKS-y, więc sobie zdawałem sprawę mniej więcej, co mogę jeść, czego nie mogę jeść, ale było dużo niestety przetworzonych rzeczy, dużo tak zwanej chemii, to na pewno nie cieszyło. Mhm. No właśnie, chodził pan na SKS-y, sport od najmłodszych lat, więc pokusa pewnie była, żeby skosztować czegoś z tego sklepiku, ale jednak... Ta mentalność sportowca mówiła nie. I właśnie teraz dzieci, uczniowie w szkołach muszą się zmagać z tą zmianą mentalności, można powiedzieć, bo od września ze szkół zniknęło tak zwane śmieciowe jedzenie. Zamiast napoju gazowanego i batona, jabłko i płatki z mlekiem. To duża rewolucja, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia do tematu podeszło bardzo poważnie. No rzeczywiście, to też był nacisk parlamentarzystów i to wszystkich opcji. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to jedzenie jest nieodpowiednie w sklepikach szkolnych, że ja sam mając syna widziałem, odbierając go czy zaprowadzając go do szkoły, co tam w tym sklepiku się sprzedaje. Oczywiście my z małżonką zawsze się staramy dziecku włożyć kanapkę, owoc, jakieś ciastko takie mało kaloryczne, żeby syn po prostu mógł coś przekąsić zdrowego. Jeśli już miał coś kupić w sklepiku, to rzeczywiście staraliśmy się go tak naprowadzać, aby to były rzeczy mało kaloryczne, jak najmniej przetworzone, jakąś kanapeczkę, jakąś owoca. Oczywiście nie było to standardem niestety w sklepikach szkolnych, no i ustawodawca razem z ministerstwem postanowił, że to trzeba z tym skończyć. Po prostu nasza młodzież, no niestety, trzeba to powiedzieć, tak coraz mniej uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego, z tym jest bardzo duży problem ze zwolnieniami z WF-u. Z tym się też wiąże ogólna, powiedzmy, otyłość czy zwiększenie masy u naszych dzieciaczków. Powodem, jednym z powodów oczywiście, bo nie tylko sklepiki szkolne, ale jednym z powodów była ta niezdrowa żywność, która powodowała jednak no, problemy z przemianą materii. Postanowiliśmy wszyscy i w ministerstwie i w parlamencie przerwać tą sytuację i ustawowo wprowadziliśmy rozporządzenie, które zakazuje sprzedaży niezdrowej w sklepikach. Mhm. No właśnie, wspomniał pan o tych nawykach, zdrowych nawykach żywieniowych, bo żaden z rodziców chyba nie chce, żeby jego dziecko zachorowało w przyszłości, na przykład na cukrzycę, więc nie, rodzice nie mogą być obojętni, nie mogą dawać, że nie widzą tego, co kupują ich dzieci, że ich to nie obchodzi. Tymczasem problem jest duży, tak jak pan wspomniał. Tutaj dane mówią o tym, że prawie co piąte polskie dziecko ma nadwagę lub otyłość. I trzeba z tym walczyć. No niestety, no przede wszystkim nie zrzucajmy ciężaru i wychowania dzieci, ale też zdrowego żywienia na szkołę, bo to my jako rodzice, my jako prawni opiekunowie jesteśmy odpowiedzialni za swoje dzieci. Oczywiście szkoła jest jakimś elementem i to co wspomniałem, no, zauważyliśmy, że w sklepikach sprzedaje się niezdrową żywność, chipsy, napoje gazowane. Nie chcę robić nikomu antyreklamy, więc chyba wiemy, o których napojach mówimy, prawda? Dużo takich przesłodzonych rzeczy, batonów. I powiedzieliśmy stop, po prostu powiedzieliśmy stop, mieliśmy do tego prawo. Oczywiście są kłopoty z tymi sklepikami, część jakby sklepikarzy, którzy wynajmowali, którzy zdzierżawili miejsce, no, zgłaszają do nas jakieś uwagi. Ale ja myślę, że to trzeba się przestawić mentalnie. Myślę, że za kilka miesięcy to wszystko wróci tak, jak sobie to wyobrażaliśmy, że po prostu w sklepikach szkolnych, szczególnie w tych sklepikach, gdzie są najmniejsze dzieci, które nie mają świadomości, bo jeszcze starsze dzieciaczki już 16-18 lat, to już mniej więcej wiedzą, co powinno się jeść, w jakich proporcjach, gdzie są granice tego, aby dobrze się odżywiać. No powiedzmy sobie szczerze, u dzieciaczków 7, 10, 12-letnich jeszcze ta wiedza jest mała lub znikoma.
Więc po prostu ograniczyliśmy sprzedaż niezdrowego żywienia w sklepikach szkolnych. Mhm. No właśnie, też obawiali się sklepikarze, obawiali się też dyrektorzy, że większość z tych sklepików przestanie funkcjonować. Okazuje się jednak, że można działać. No, wiadomo, jest rzeczą oczywistą, że łatwiej kupić chipsy, które mogą leżeć pół roku, tak, czy ileś tam butelek napojów gazowanych, wysokokolorycznych, które mogą właściwie stać rok albo i dłużej, niż zrobić kanapkę, którą trzeba sprzedać w dzień czy dwa, czy owoce, które mogą leżeć ewentualnie 3 czy 5 dni. No oczywiście to powoduje pewne komplikacje dla sprzedawców, ale myślę, że wszystko jest do uregulowania, wszystko jest do wyliczenia, wszystko jest do zaplanowania. Jestem przekonany, że jest to regulacja w bardzo dobrą stronę. Mhm. No i też gro dyrektorów, ale też i ekspertów, dietetyków uważa ponadto, że zmiany w tych sklepikach to nie jest coś, co trafi na opór, bo no, przekonują, że to myślenie jest przestarzałe, czyli musimy stawiać na tę zdrowożywność. Chociażby właśnie patrząc na te dane, tak, co piąte polskie dziecko ma nadwagę. Ma nadwagę, bo też dane, raporty NIKOSKie z 2011 roku pokazują, że nasza młodzież niestety ma tą nadwagę, jest coraz cięższe i będą krócej żyli. Tak. Szereg chorób, które związane z otyłością, między innymi cukrzyca, nadciśnienie, różnego rodzaju problemy z krążeniem, fizyczne też, prawda, z motoryką, no, dają taką świadomość przede wszystkim rodzicom, przede wszystkim pedagogom odpowiedzialnym za młodzież, nam wszystkim, chyba jak najbardziej ludziom, którzy żyją w świecie publicznym, którzy żyją w świecie społecznym, że powinniśmy przerwać tą nić, że nie doprowadzajmy do takiej sytuacji, jak jest w innych krajach, szczególnie wysoko rozwiniętych, gdzie ta problemy z otyłością, z takim ruchem, z pozytywną energią są zaburzone i myślę, że ta regulacja jak najszybciej została już wprowadzona, oczywiście od września, ale ona się przyjmie. Oczywiście były głosy sprzeciwu czy dyskusji, tak, czy dziecko, czy już osoba dorosła, 18-letnia, to dlaczego jej się zabrania, prawda, kupować, nie wiem, wypić kawę, prawda? Mhm. Tu nikt nikomu nie zabrania, natomiast my przede wszystkim mieliśmy na myśli stworzenie takiej regulacji, aby te najmniejsze dzieci chronić i aby od najmniejszych lat je uczyć zdrowego, systematycznego odżywiania się. Dobra mentalność od początku szkoły, można powiedzieć. No, to jest jasne, prawda, że od najmniejszych lat powinniśmy uczyć właśnie tego zdrowego trybu życia, do zdrowego odżywiania się, zdrowej proporcji między nauką, a rekreacją, a ruchem, a sportem. Mhm. No właśnie, zmiany idą na lepsze i bardzo dobrze, że tak jest. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jeśli dziecko będzie chciało zjeść tego batona, czy napić się napoju gazowanego, no to idąc do szkoły będzie mogło zajść do normalnego sklepu i przynieść w tornistrze do szkoły taki produkt. Tak więc jak jeszcze zachęcić dzieci do tych zdrowych? No przede wszystkim ta świadomość, że w sklepiku szkolnym nie ma tych rzeczy, więc one są złe, one są niedobre. Oczywiście to też jesteśmy wszyscy ludźmi i od czasu do czasu jak się tego batona zje, prawda, czy wypije ten napój wysokokoloryczny, się jeszcze nikomu nic na świecie nie stało. Jest problem jakby z regularnością, z codziennością tego typu odżywiania. No ale przede wszystkim profilaktyka, tłumaczenie, rodzice, to oczywiście my wszyscy, prawda, rodzice, dziadki, wszyscy znajomi, którzy mają wpływ na to, jak dziecko wygląda, rozmowy. Oczywiście zapewnienie odpowiedniej ilości godzin na zajęciach wychowania fizycznego i dobre prowadzenie tych zajęć przez nauczycieli WF-u. Zaproponowanie rozwiązań pozalekcyjnych. Fajny bardzo program Umiem Pływać dla wszystkich dzieciaków klasy drugich szkół podstawowych, gdzie wszystkie dzieci powinny już umieć pływać i to są zajęcia obowiązkowe na basenie w każdej gminie, takie powinny się odbywać w Polsce. Naprawdę jakby tych instrumentów do tego, aby dziecko zdrowo żyło i w ruchu jest bardzo dużo. Wszystko jak zawsze niestety albo stety zależy od ludzi, bo to jest moja taka maksyma, że wszystkie ustawy, uchwały, rozporządzenia, wszystkie instrumenty prawne, no oczywiście są bardziej czy mniej, czy bardziej więcej realizowane, ale i tak wszystko zależy od człowieka, który to nadzoruje. No właśnie i ten dobry nadzór może skutkować na przyszłość, bo przecież uczniowie powinni i dzieci najmłodsi mieć świadomość, że to co jedzą ma wpływ na ich życie przyszłe, prawda? I wygląd. W zdrowym ciele zdrowy duch. No, kiedy od najmłodszych lat jest ta systematyczność, regularność, kiedy jest ta wiedza, kiedy jest ta mądrość prowadzenia swojego ciała, swojej profilaktyki ruchowej, no to naprawdę się żyje lepiej, ciekawiej, sympatyczniej.
No właśnie, a widok dziecka jedzącego marchewkę, kiedy się stanie takim widokiem codziennym, może zmienić podejście o zdrowym. Ja mam taki widok codziennie w domu i z tego się bardzo cieszę i namawiam oczywiście wszystkich gorąco, rodziców, pedagogów, ludzi, którzy są odpowiedzialni za nasze najmłodsze pokolenia, aby na to zwracać uwagę i pilnować, wydawałoby się, prostych tematów, oczywistych dla wszystkich, ale często nierealizowanych, często brak konsekwencji powoduje, że gdzieś tam odpuszczamy pewne tematy, przymykamy oko. Na to trzeba jednak konsekwencji, no i takiej właśnie mądrego spojrzenia na moje dziecko, na mojego wnuka, na sąsiada, na dziecko, jeśli chodzi o pedagogów, którymi się opiekujemy, aby to wszystko robić z głową i myśleć o tym, jak oni będą i się czuli, jak będą wyglądali za kilkanaście lat. Bo to jest bardzo ważne. Oczywiście. Dla wszystkich. Bardzo dziękujemy moim Państwa gościom. Dziękuję bardzo. Paweł Papke, poseł i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.